Ich werde über die wichtigen jüdischen Feste sprechen. Powiem wam o najważniejszych świętach żydowskich. Ich möchte, dass ihr nachher Fragen stellt. Życzyłbym sobie, żebyście potem mieli jakieś pytania. Und ich werde euch auch jetzt Fragen stellen. I pozwólcie, że zanim wy mi postawicie pytania, to ja też wam postawię pytania. Ihr wisst, dreimal im Jahr mussten die Juden nach Jerusalem für die Festtage. Jak wiecie, trzy razy w roku Żydzi musieli udać się do Jerozolimy na święta. Welches waren diese Feste? Jakie to były święta? Was wisst ihr? No, pokażcie, co wiecie. Pesach. Pascha. Ja, Pascha, Ostern. Ostern, tak. Jest eins, wir haben drei. Jeszcze są dwa, albo trzy. Hüttenfest. Das Laubhüttenfest. Dobrze. Ja. Święto namiotów, Szawasów. Was noch? Yom Kippur. Yom Kippur. Yom Kippur und Laubhüttenfest waren zusammen. Wir haben also nur zwei. To razem tylko dwa, bo to jest powiązane z Świętem Namiotów, także nie udało wam się trzeciego jeszcze zgadnąć. Pfingsten, ja. Dobrze, Zielone Świątki. Wisst ihr, dass im Alten Testament steht, dass man vom Zehnten Geld nehmen kann, um nach Jerusalem zu gehen und dort starke Getränke zu kaufen? Nie wiem, czy wiecie, ale w Starym Testamencie jest taki tekst, że z dziesięcin można wziąć pewną część, zanieść do Jerozolimy, czy do Jerozolimy, żeby kupić mocne napoje. Also mit zehnten alkohol kaufen. Więc wygląda, że z dziesięcin można było kupować alkohol. Steht zu was? Jest tam coś takiego zapisanego w Starym Testamencie? Ja. Jednak. Ich versuche euch jetzt diese Feste zu erklären. Będę starał się wam przybliżyć i opowiedzieć coś o tych świętach. Nur eine Klammer wegen dem zehnten. Teraz w nawias weźmiemy to, jeśli chodzi o dziesięcinę. Juden hatten drei Zehnten. Żydzi uznawali trzy dziesięciny. Wir haben auch drei. My też mamy trzy. Der eine war für den König. Pierwsza dziesiąta część była dla króla. Das sind unsere Steuern. Hm? To są nasze podatki. Habt ihr auch in Polen, ne? W Polsce też na pewno macie podatki. Das zweite war der Zehnte für Gott. Drugą dziesięciną była dziesięcina dla Boga. Und der dritte Zehnte war für die Festtage. A trzecia dziesięcina była przeznaczona na święta i uroczystości. Festtage waren Ferien und Religion. A święta w tamtych czasach to były ferie, wakacje, czas wolny i religia. Powiązane. Wir haben das gleiche. Wir machen auch etwas Geld beiseite für die Ferien. My właściwie robimy tak samo, zaoszczędzamy trochę pieniędzy na święta. Also, fang jetzt an mit den jüdischen Festtagen. Das erste jüdische Fest war Passa oder Ostern. Zaczynając teraz omawiać święta żydowskie, przejdziemy do pierwszego, czyli to była Pascha albo Wielkanoc. Ich muss erwähnen, dass wir einen Unterschied haben zwischen dem jüdischen Kalender und dem christlichen Kalender. Na początku musimy sobie uświadomić, że istnieje różnica między kalendarzem żydowskim a chrześcijańskim. Der jüdische Kalender waren Mondmonate. Kalendarz żydowski był oparty na dniach księżycowych. Und da wurde ein Schaltmond ein Schaltmonat eingeschaltet. I wtedy trzeba było dodać taki miesiąc dodatkowy, żeby liczba dni się zgadzała w roku. Wir haben Sonnenjahre. My mamy lata czy dni oparte na słońcu. Schaltjahre. I to mamy tutaj te also, pełne die Daten lata. Verschieben sich, seien sie jüdisch oder christlich. I w związku z powyższym następuje przesuwanie się dat, niezależnie czy one są żydowskie, czy chrześcijańskie, dlatego te daty z tych kalendarzy się nie pokrywają i się przesuwają. Das jüdische Passafest stimmt nicht immer mit dem christlichen Fest zusammen. I tak zdarza się, że żydowska Pascha nie pokrywa się z chrześcijańską Wielkanocą. Das jüdische Passafest ist ein fixes datum. Jeśli chodzi o datę Paschy, ona jest zafiksowana, ona jest stała. Das christliche Osterfest wird verschoben, ist jeweils einem Sonntag. A jak wiecie, kwestia dnia, w którym ma być Wielkanoc,
przesuwa się ze względu na niedzielę, która przypada w danym miesiącu. Wann wurde zum ersten Mal Pascha gefeiert? Kiedy po raz pierwszy Paschę odprawiono? Święcono? Kiedy? Ja, Auszug aus Ägypten. Wyjście z Egiptu, zgadza się. Also wir wissen genau, die letzte Plage wurden die Israeliten verschont. Jak wiecie, ostatnia plaga ominęła Izraelitów. Sie mussten ein Lamm schlachten. Musieli zabić baranka. Das Blut an den Türpfosten. Pokropić krwią baranka o drzwia. Und mussten das Lamm essen. I musieli zjeść tego baranka zabitego. Feiern die Juden heute noch Pascha? Czy Żydzi jeszcze święcą Paschę? Ja. Tak. Strenggläubigen Juden feiern Pascha. Zwłaszcza ci najbardziej ortodoksyjni przestrzegają czy święcą Paschę. Ein Nachtessen. I oni mają taką kolację wieczorną. Mose hat geschrieben, was zu essen ist. Mojżesz napisał dokładnie, co należy zjadać. Jetzt eine Frage, wie lange dauert das Nachtessen, das Pascha-Essen bei den Juden? Teraz pytanie, jak długo Żydzi jedzą wieczorną kolację? Jak długo trwa ta kolacja w czasie Paschy? Abendmahl ist abgeleitet vom jüdischen Pascha. Nasza wieczerza pańska jest taką jakby odnogą czymś, co jest powiązane z żydowską Paschą. Wie lange dauert das Nachtessen bei den Juden? Więc wracamy do pytania, jak długo Żydzi spożywają tą świąteczną kolację? Was meint ihr? Jak myślicie? Mitternacht. Bis Mitternacht, wenigstens. Tak, przynajmniej do północy. Dziękujemy. Das erste Pascha. W czasie tej pierwszej Paschy. Sie mussten das Lamm schlachten. Oni musieli przecież zabić wtedy baranka. Haben das Essen gehabt. Musieli przygotować to jedzenie. Bis früh morgens, dass sie auszogen. I zostało ono jeszcze na drugi dzień rano, że do czasu, kiedy oni wyszli, po prostu ruszyli w drogę. Okay. Wie feiern die Juden Pascha heute? Jak Żydzi obchodzą dzisiaj swoją Paschę? Was ist auf dem Tisch? Co tam się znajduje na stole? Smajdia. Jak myślicie? Alam? Alles, was ihr meint, aber kein Fleisch. Wszystko, cokolwiek sobie wymarzycie, ale żadnego mięsa. Kein Lamm. Nie ma po prostu baranka. Warum nicht? Dlaczego nie ma baranka? Die Juden mussten nach Jerusalem. Ponieważ Żydzi udawali się zawsze do Jerozolimy. Und nur in Jerusalem durfte geopfert werden. I ponieważ można było tylko składać ofiary w Jerozolimie. Nur im Tempel von Jerusalem durfte tylko na terenie świątyni. Da der Tempel nicht mehr besteht. Ale ponieważ nie ma już w tej chwili świątyni w Jerozolimie i nie ma też żadnych ofiar. Sie haben alles, was Moses geschrieben hat, auf dem Tisch. A więc Żydzi przestrzegają wszystkiego, co Mojżesz nakazał, żeby mieli na stole. Noch mehr dazu. Nawet z pewnymi dodatkami. Aber kein Lamm. Ale żadnego baranka. Und es muss immer ein Platz frei sein. I muszą mieć zawsze jedno miejsce wolne. Tisch gedeckt für alle Leute und ein Platz ist frei. Więc jest zastawa dla wszystkich, którzy są przy stole i jedno miejsce dodatkowe. Wieso? Dlaczego? Sie erwarten den Messias an Passafest. Ponieważ Żydzi oczekują Mesjasza, który przyjdzie w czasie święta Paschy. All die jüdischen Feste. Wszystkie te święta żydowskie waren ein Blick zurück. Były pewnym wspomnieniem w przeszłość. Und ein Blick vorwärts. I też wspomnieniem w przyszłość. Ein Blick zurück, wir waren befreit von Ägypten. Jeżeli spoglądali Żydzi wstecz, to widzieli swoje wyzwolenie z Egiptu. Ein Blick vorwärts, der Messias wird kommen und wird uns befreien. A spojrzenie w przyszłość pokazywałem, że przyjdzie Mesjasz i ich też uwolni. Wann ist Jesus gestorben? Kiedy zmarł Jezus? Am Tage, wo sie das Osterlamm bereiteten. W czasie dnia, kiedy przygotowywano baranki paschalne, zu welcher Stunde? O której godzinie? Welchem Freitag ist Jesus gestorben? Wiemy, że w piątek. Welche Stunde? O której godzinie? Steht in der Bibel. Możecie to znaleźć w Biblii. Die neunte Stunde.
Była to 9 godzina. Sie fingen an zu zählen Sonnenaufgang erste Stunde. Oni liczyli pierwszą godzinę od wschodu słońca. Sonnenuntergang 12. Stunde. Zachód słońca był o 12 godzinie. Jesus ist circa 3 Uhr nachmittags gestorben. I więc możemy obliczyć, że Jezus tak około 3 po południu zmarł. Zur Stunde, wo das Opferlamm geschlachtet werden sollte. I to była mniej więcej godzina, o której należało zabijać baranki paschalne. Steht genau zwischen den zwei Abenden, biblischer Ausdruck. W Biblii to jest takie określenie między dwoma wieczorami. Der erste Abend, wenn die Hitze nachgibt. Pierwszy wieczór to było wtedy, kiedy upał odpuszcza. Zweite beim Sonnenuntergang. A drugi w czasie zachodu słońca. Christus ist unser Osterlamm. Naszym barankiem paschalnym jest Jezus Chrystus. Genau am gleichen Tag, zur gleichen Stunde, wo die Juden Ostern feiern, Passa feierten, ist Christus gestorben. Dokładnie tego dnia, o tej godzinie, kiedy Żydzi składali swoje ofiary z baranków, Jezus też zmarł. Jetzt jedes jüdische Fest. Każde święto żydowskie. Drei Feste hatte drei Bedeutungen. Z tych trzech miało jakieś ważną, te trzy święta miały ważne znaczenie. Mit dem Passa waren noch zwei Feste. Erstens Passa, zweites und drittes. Was war? Więc mamy już omówioną Paschę jako pierwsze święto i teraz jeszcze drugie i trzecie. Jakie to były? Przypomnijcie. 3 Mose 23, Vers 11. W trzeciej Mojżeszowej, 23 rozdział. Am Tage nach dem Sabbat. Dzień po Sabbacie. Das heißt am Sonntag. To znaczy w niedzielę. Mussten die Priester rausgehen. Kapłani musieli wyjść. Einige. Przynajmniej niektórzy. Mussten die erste Gabe sammeln. Musieli zebrać te wszystkie dary. Und die erste Gabe in den Tempel bringen. Wszystkie te pierwsze dary, tą pierwocinę wnieść do świątyni. Also das Erstlingsfest. To było to święto pierwocin. Am Tage nach dem Sabbat. To było, odbywało się w dniu po Sabbacie. Sonntag. Czyli niedzielę. Was ist am Sonntag geschehen? Co się stało w niedzielę? Christus ist auferstanden. Chrystus zmartwychwstał. Er ist nicht alleine auferstanden. On nie wstał sam, nie zmartwychwstał sam. Viele sind mit ihm auferstanden. Wielu innych razem z nim zmartwychwstało. Und zu jener Zeit, als die Priester rausgingen, um die erste Gabe zu sammeln. I w tym czasie, kiedy ci kapłani wychodzili, aby zbierać te pierwociny, haben sie, könnt ihr den Schreck vorstellen? Czy możecie sobie wyobrazić to przerażenie tych ludzi wtedy? Das sind die Gräber offen. Znajdują otwarte groby, co niektóre. Da kommen die Toten raus. Niektórzy powstali z martwych. Ich weiß nicht, könnt ihr euch das vorstellen? Der Priester, der am Opfern war am Freitagnachmittag. Spróbujcie sobie to wyobrazić, tego kapłana, który wychodzi po te pierwociny, które składał po południu. Ein Erdbeben. Który przeżył to trzęsienie ziemi po południu. Der Vorhang im Tempel zerreißt. Który przeżył rozerwanie tej zasłony w czasie Plötzlich ist Chrystusa. Dunkel, finster. Potem nastąpiła ciemność. Könnt ihr euch diesen Schreck vorstellen? Możecie sobie wyobrazić przerażenie tego kapłana. Und dann geht er raus am Sonntag, um die ersten Gaben zu sammeln. Potem zgodnie ze zwyczajem pierwszego dnia po Sabbacie w niedzielę idzie, żeby... Nochmals der Schreck, da sind ja Leute auferstanden. Was ist mit den Leuten? Da wandeln Tote. Żeby zebrać te pierwociny i nagle widzi, że coś się dzieje. Tutaj jacyś ludzie, którzy umarli, pokazują się, chodzą. Das jüdische Fest hat seine Erfüllung gefunden. Dzięki temu widzimy, że te żydowskie święta znalazły swoje realne odzwierciedlenie w rzeczywistości. Okay. Was haben die Juden gegessen nach dem Auszug aus Ägypten? Co w takim razie zjedli Żydzi po wyjściu z Egiptu? Was? Co takiego? Zuerst, was sie mitgenommen haben. No na początku to, co zabrali ze sobą z Egiptu. Tak? Jest später manna. Ale dopiero później jedli mannę, tak? Das Fest der ungesäuerten Brote. Stąd mamy święto niekwaszonego chleba. Sie hatten keine Zeit, um das Brot gären zu lassen. W czasie wyjścia oni nie mieli czasu, żeby ten chleb fermentował, żeby to ciasto rosło. Haben sie Fladenbrote gegessen. Dlatego jedli takie placki bez zakwasu. Und deshalb musste nach Ostern ungesäuertes Brot gegessen werden. I tak zostało, że po Pasche trzeba było jeść również chleb niekwaszony.
ganz seriös war dieses Fest. To było bardzo poważne i serio brane święto. Ist dieses Fest heute noch? Czy to święto wygląda tak samo jak wtedy, dzisiaj? Ich war in Israel zur Zeit dieses Festes, gerade nach Passa. Byłem kiedyś w Izraelu właśnie w czasie tych świąt, to było dokładnie po Pasrze. Und musste essen gehen. I musiałem pójść coś zjeść. Wo geht ihr essen, wenn ihr kein Restaurant kennt? Gdzie byście poszli coś zjeść, gdybyście nie znali, nie wiedzieli, gdzie jest jakaś restauracja? No do kogo byście poszli? Das einfachste ist, man geht zu McDonald's. No tak, najłatwiej do McDonald'sa, prawda? Ich ging also zu McDonald's. No to ja też poszedłem właśnie do McDonald'sa. Zu! Zamknięte. Wieso? Dlaczego? Was wird serviert, McDonald's? Hamburger mit Brot. No właśnie, co tam się podaje w McDonald'sie? No hamburger, ale w chlebie, w bułce. Kein Brot, fertig. Ale tutaj nie ma chleba, więc zamknięty. Ich ging weiter, sehe ich Pizza Hut. Patrzę, idę dalej, Pizza Hut. Zu. Zamknięte. Pizza wird mit Mehl gemacht. No pizza też z mąką, z jakimiś drożdżami. Dann sehe ich Spaghetti House. Patrzę, Spaghetti House. Ich gehe hin. Wchodzę. Zu. Też zamknięte. Kein Mehl. No, żadnej mąki. Nur ganz spezielles. Tylko coś specjalnego. Ich habe gelesen. Przeczytałem. Wie streng dieses vorbereitet wurde. Zapoznałem, przeczytałem, jak bardzo surowo, jak bardzo serio się do tego im przygotowano. Elsass. Także w Alzacji. Hat ein reicher Jude. Pewien bogaty Żyd. Jemals vor dem Passafest einen Schreiner kommen lassen. Zawsze przed świętem Paschy. Um zu sehen, dass zwischen den Spalten im Holz kein Korn war. Sprawdzał, był tak skrupulatny, że sprawdzał, czy między deskami w podłodze nie zostało przynajmniej jakieś ziarenko zboża. Das ganze Haus wird geputzt, das ganze Haus. Ponieważ czyszczono cały dom, przygotowano na święta. Kein Brot mehr da ist. I trzeba było tak wyczyścić, żeby nie było nic, co ma związek z mąką, z chlebem w całym domu. Was bedeutet das für uns Christen? Czy to ma jakieś znaczenie dla nas, dla chrześcijan? Paulus schreibt, schaffet hinweg den alten Sauerteig. Paweł pisze, wyrzućcie cały stary zakwas z siebie. Was ist das Sauerteig? Czym jest ten zakwas? Symbol der Sünde. To jest symbol grzechu. Wenn der Christ, der Mensch Christus begegnet. Kiedy człowiek podąża za Chrystusem. Das Opfer Christi annimmt. Kiedy przyjmie ofiarę Chrystusa. Anerkennt, Christus ist für ihn gestorben. Kiedy uzna to, że Chrystus za niego umarł. Dann bekennt er ihm all seine Sünden. Wtedy wyznaje mu wszystkie swoje grzechy. All die Sünden kommen weg. I oddaje mu jakby wszystkie swoje winy. Er untersucht sein Gewissen. On przeszukuje swoje sumienie. Was muss ich noch bekennen? Porządkuje tam, co jeszcze mam do wyznania. Nicht bei dem Predius, sondern bei Gott, ne? Nie chodzi tu o księdza, tylko o Boga. Und dann bemüht er sich, ohne Sünden zu leben. Potem stara się żyć czysto, bezgrzesznie. Also, das Passafest hatte drei Bedeutungen. A więc mamy tutaj trzy znaczenia tego święta Paschy. Das Osterlamm. A więc baranek ofiarny. Die erste Garbe. Pierwociny. Und das Fest der ungesäuerten Brote. I święto niekwaszonego chleba. Kommen wir zum nächsten Fest, das Pfingstfest. Teraz omówmy króciusieńko Zielone Świątki. Was bedeutet Pfingsten? Czego symbolem są Zielone Świątki? Zyngelwut. Ja. Dobrze. Pfingsten kommt von Pentakonta 50. Tak naprawdę od słowa greckiego, bodajże tu brat William powiedziałby lepiej, Pentakonta 15. Das Fest 50 Tage nach Ostern. 50, przepraszam. 50, czyli 50 dni po Pasrze, po Wielkiej Nocy. Es wird auch das Fest der Wochen genannt. Było także świętem tygodni. Sieben Wochen. Siedmiu tygodni. 7 mal 7 gibt 49.
7 razy 7 daje 49. Warum einmal 50, einmal 49? Dlaczego 50, a tu 49? Es ist 50 Tage nach Ostern. To jest, oznacza 50 dni po Wielkiej Nocy. Oder 7 Wochen nach dem ersten Fest, dem Erstlingsfest. Albo 7 tygodni po święcie pierwocin. Wir kommen also auf Pfingsten 50 Tage. Was ist geschehen 50 Tage nach dem Auszug aus Ägypten? Licząc tak czy tak, znajdziemy 50 dni. I teraz pytanie, co się stało tego 50. dnia po wyjściu z Żydów z niewoli? Ja, Gott hat die 10 Gebote gegeben. Bóg dał Żydom 10 przykazań. Das Pfingstfest ist das Fest des Bundes. A więc Zielone Świątki są świętem przymierza. Die 10 Gebote sind die Tafeln des Bundes. I 10 przykazań to są te tablice tego przymierza. Sie haben die Bundeslade getragen. Żydzi nosili także Arkę Przymierza. Pfingsten ist das Fest des Bundes, als Gott die 10 Gebote gegeben hat. Tak Zielone Świątki stały się świętem, kiedy Bóg dał ludziom 10 przykazań. Und dann steht geschrieben, potem napisano, ich will einen neuen Bund machen. Chcę uczynić z wami nowe przymierze. Ich will das Gesetz in ihr Herz schreiben. Chcę to prawo zapisać w waszych sercach. Wie geschieht das? Jak to się dzieje? Unser christliches Pfingsten, Gabe des Heiligen Geistes. Nasza chrześcijańska pięćdziesiątnica, dzień zesłania Ducha Świętego, durch den Heiligen Geist wird mir das ins Gesetz geschrieben. Pokazuje, że poprzez Ducha Świętego prawo Boże jest zapisane w naszych sercach. Nimm mir ein Beispiel. I tak omówmy pewien przykład. Julian, ich gebe dir 5 Millionen Euro. Julianie, otrzymasz od brata, powiedział to przy wszystkich, 5 milionów euro. Wenn du diesen Menschen umbringst. Ale musisz zabić kogoś, pewnego człowieka. Deine Reaktion. Jaka jest twoja reakcja, bracie Julianie? Nein. Wieso? Angst vor der Polizei? Dlaczego? Czy boisz się policji? Angst, dass man dich findet? Boisz się, że cię znajdą? Nein. Im Herzen steht, du sollst nicht töten. Tak, bo masz zapisane w sercu ten strach przed Bogiem i mówisz, nie będę zabijał. Das Gesetz wird in unser Herz geschrieben. To prawo jest zapisane gdzieś w naszym sercu. Durch den Heiligen Geist. Poprzez Ducha Świętego. Wann ist das zum ersten Mal geschehen? Kiedy to po raz pierwszy się stało? Am Tage, wo die Juden den Bund feierten, hat Gott den neuen Bund geschlossen. Wtedy, kiedy Żydzi po raz pierwszy święcili to święto tego związku z Bogiem, wtedy Bóg zawarł także z nimi ten nowy związek. Ich habe gesagt, jedes Fest hatte drei Bedeutungen. Tak jak mówiłem, każde święto ma przynajmniej 3 znaczenia. Pfingsten, Fest des Bundes. Zielone Świątko, czyli Święto Przymierza. Aber nach 3. Mose 23,17 war es das Fest des ersten Brotes. Ale czytając w 3. Mojżeszowej, 23 rozdział 17, to było też Święto Chleba, pierwszego chleba. Die erste Gabe an Ostern. To były te pierwociny, to pierwszy dar w czasie Paschy. Dann musste man Mehl machen. Potem można było robić mąkę. Und mit dem ersten Brot, das wurde dann dargebracht. I to ten pierwszy chleb zrobiony z tej mąki, którą można było potem zabierać, dawano jako ofiarę. Was hat das mit uns Christen zu tun? Czy to ma coś wspólnego z nami, z chrześcijanami, ten pierwszy chleb? 10 Tage vor Pfingsten. 10 dni przed Zielonymi Świątkami. Was geschah? Co się stało? Czy przypominacie sobie? Die Himmelfahrt Christi. W niebo wzięcie Chrystusa. Christus ist nicht alleine in den Himmel gefahren. Jak wiecie, Chrystus sam nie został do nieba wzięty. Er hat die Auferstandenen mitgenommen. On zabrał ze sobą także tych, którzy z nim razem zmartwychwstali. Paulus schreibt, er hat Gefangene mitgeführt. Paweł napisał, że on poprowadził ze sobą jeńców. Die Gefangenen waren im
Im Tod hat er mitgeführt. Tych, którzy byli pojmani w niewoli śmierci, on ich po prostu wyrwał, poprowadził. Das erste Resultat der Erlösung kommt in den Himmel. A więc pierwszy rezultat zbawienia zostaje zabrany do nieba. Dann gab es ein drittes Fest. Później było jeszcze trzecie święto. Ostern ist Anfang der Ernte. Ponieważ Wielkanoc jest początkiem żniw. Wir sprechen hier von der Getreideernte. Mówimy tu o zbiorze zbóż. 50 Tage später ist das Ende der Ernte. 50 dni później jest koniec zbiorów. Pfingsten war das Erntedankfest. A więc Zielone Świątki miały jeszcze to znaczenie, że to jest święto dziękczynienia za żniwa. 2. Mose 23, 16. W 2. Mojżeszowej, 23 rozdział, 16 werset. Jesus hat 3,5 Jahre gepredigt. Jezus nauczał poprzez 3,5 roku. Wie viel haben an ihn geglaubt, als er gestorben ist? Jak wielu w niego wierzyło w momencie, kiedy umarł? Jaka to byłaby liczba? Mniej więcej. Ilu było takich, których przekonał? To war der Schächer am Kreuz. Był tam ten złoczyńca na krzyżu, na pewno, wśród tych. Die Emmaus-Jünger sagten am Auferstehungs- und wir glaubten, er werde Israel befreien. Tak. Jak pamiętacie, uczniowie w drodze do Emmaus, kiedy rozmawiali z Jezusem, którego nie rozpoznali, mówili, a myśmy mieli nadzieję, my wierzyliśmy, że On wyzwoli Izraela. 3,5 Jahre wirken ohne Erfolg. Popatrzcie, 3,5 roku pracy i właściwie żadnego większego sukcesu. Und dann kommt Pfingsten. I potem przychodzą Zielone Świątki. Wie viele Leute haben sich an Pfingsten bekehrt? Ile osób się nawróciło w Dzień Zielonych Świątek? 3000. Tak, 3000. Das Erntefest. I to jest święto żniw. Christus hat gearbeitet ohne zu ernten. Jezus pracował właściwie bez zbiorów. Während dem Erntefest der Juden kommt das Erntefest der Christen. I tak w czasie święta żniw, żydowskiego święta żniw, następuje święto żniw chrześcijaństwa. Wir haben das zweite Fest mit drei Bedeutungen. A więc omówiliśmy już drugie święto z trzema znaczeniami. Wir kommen zum dritten Fest. I teraz omówmy trzecie święto. Im Herbst. To jest, odbyła się ona na jesień. Ihr müsst euch etwas das jüdische Klima vorstellen, das Klima in Israel heute. Musicie sobie przybliżyć troszeczkę klimat, jaki panuje w Izraelu, także współcześnie. Man hat mir oft gefragt, wann ist die beste Zeit, um nach Israel zu gehen. Kiedy pytano mnie często, kiedy najlepiej przyjeżdżać do Izraela, ich habe jedes Mal geantwortet. Zawsze odpowiadałem, du musst zweimal nach Israel. Musisz przyjeżdżać przynajmniej dwa razy do Izraela. Einmal im Winter. Raz zimą. Und einmal im Sommer. I raz wiosną. Dass du den Unterschied siehst. Abyś mógł zobaczyć różnicę. Januar, Februar. Styczeń, luty. Da blüht die Wüste. Kwitnie cała pustynia. Juli, August, kein Grashalm. Lipiec, sierpniem, nie ma traw. Frühjahr ist der Beginn der christlichen Zeit. Wiosna też jest czasem początku chrześcijaństwa. Der lange Sommer ist unser dunkles Mittelalter. Te długie gorące lato to jest jak nasze średniowiecze, ciemne średniowiecze. Im Herbst kommt wieder Regen. Jesienią znowu przychodzą deszcze. Da grünt wieder alles. Dlatego wszystko zaczyna znowu rosnąć. Nach dem dunklen Mittelalter, a więc po tym okresie ciemnych wieków, kommt die Erweckung. Przychodzi czas przebudzenia. Ihr wisst das Motto der Waldenser. Znacie zapewne motto Waldensów. Lux lucet in tenebris. Światłość świeci w ciemności. Ihr kennt das Motto der Reformation. Znacie też zapewne motto Reformacji. Post tenebras lux. Post tenebras lux. Nach der Finsternis das Licht. Po ciemności światłość. Jetzt kommen die Herbstfeste. I tak omawiamy święta jesienne. Wieder drei Feste. Znowu jakby trzy. Welche sind diese drei Feste? Bitte helf mir. Jakie były jesienne święta Żydów? Czy ktoś pamięta?
Ja. Dziękujemy. Das Fest der Posaunen. Tak, święto puzonów, trąb, trąbienia. Jom Kippur. Jom Kippur, dzień sądu. Und das Laubhüttenfest. I święto namiotów, szałasów. Das Fest der Posaunen. Zaczniemy od święta trąbienia, czy święto... Bereitet euch vor. Jetzt kommt der große Tag. Przygotujcie się, przygotujcie, przychodzi wielki dzień. Im Herbst. W czasie jesieni. In unserem christlichen Herbst. W naszym w czasie chrześcijańskiej jesieni. Kommt eine Erweckung. Nagle pojawia się pewien ruch przebudzeniowy. Christus kommt. Chrystus przychodzi. Das sind nicht nur die ersten Adventisten. To nie tylko ci pierwsi adwentyści. Viele Adventisten, viele Christen haben verkündet, Christus kommt. Wielu chrześcijan wtedy głosiło, Chrystus nadchodzi. Eine Erweckung. To było takie przebudzenie. Eine Erschütterung. Wstrząs. Eine Erschütterung, wieso? Dlaczego taki wstrząs? Auch ihr habt das in Polen erlebt zu jener Zeit. Nawet tu w Polsce przeżyliśmy tu w pewnym czasie coś takiego. Zu jener Zeit war Polen zerteilt. Jak wiecie, Polska była podzielona w pewnym okresie historii. Ein Teil gehörte den Russen. Pewna część była przydzielona do Rosji. Ein Teil den Preußen, den Deutschen. Pewna część należała do Prus, do Niemiec. Ein Teil Österreich. Część do Austrii, Austro-Węgier. Było tak, zgadza się? Und dann kommt Napoleon. Potem przychodzi Napoleon. Feldzug nach Russland. W swojej wędrówce zdobywaniu Rosji. Er bringt den Polen den Gedanken, jetzt gibt es wieder ein Polen. I przynosi Polakom nadzieję, że znowu będzie istniała Polska, kraj. Ganz Europa ist erschüttert durch die Umwälzungen. Cała Europa była wstrząśnięta tymi napoleońskimi działaniami. Französische Revolution, Napoleonskriege und so weiter und so weiter. Rewolucja francuska, wojny napoleońskie, wszystko to przeorało Europę. Ich möchte euch gern was über die französische Revolution erzählen. Chętnie chciałbym wam tutaj przerwać i coś opowiedzieć o rewolucji francuskiej. Unser ganzes Denken wurde umgestellt. Wtedy całe nasze myślenie zostało przestawione. Unsere ganze Maße wurden vereinheitlicht. Te wszystkie masy zostały scalone. Meter, kilo, liter, alles kommt in der französischen Revolution. Wszystkie te miary zawdzięczamy, które mamy, kilogramy, litry, metry, to wszystko jest dzięki rewolucji francuskiej. Wszyscy jesteśmy równi wobec prawa. To było coś całkiem nowego. Dotychczas była szlachta, byli słudzy, była własność. To wszystko zostaje zniesione. Ludzie wtedy się zastanawiali, co się dzieje, co się jeszcze stanie. Studium der Prophezeiung. Zaczęli studiować proroctwa. Der Gedanke der Wiederkunft Christi kommt. I wtedy przyszło to pojęcie, że musi Chrystus niedługo das się zjawić. Jüdische Fest der Posaunen hat sich verwirklicht. I w ten sposób święto trąbienia znalazło odzwierciedlenie w rzeczywistości. Und dann kommt der große Versöhnungstag. I potem przychodzi wielki dzień pojednania. Ich weiß, es gibt Adventisten, die streiten darüber. Wiemy, że są adwentyści, którzy tutaj prowadzą gorące dyskusje wokół tego. Ich hatte einen guten Freund. Miałem kiedyś dobrego przyjaciela. Ein Blinden. Człowieka niewidomego. Während dem Krieg habe ich ihn abgeholt mit dem Tandem alleine. W czasie wojny zabrałem go z pewnego miejsca na rowerze, na tandemie. Blindenheim, er ist hinten aufs Tandem gesessen, hat mnie zur Kapelle geführt. Byliśmy w tym domu dla niewidomych i szliśmy razem do kaplicy tamtejszej. Jedes Mal, wenn ich in sein Dorf kam, habe ich ihn besucht. I za każdym razem, kiedy odwiedzałem go w jego wiosce, spotykałem się z nim. Dezember vor zwei Jahren war das letzte Mal. Przed dwoma laty w grudniu to było ostatni raz, kiedy się spotkaliśmy. Sagte mir, weißt du, was wir Adventisten erzählen, das glaube ich nicht mehr. Wtedy powiedział mi, wiesz co? To, co my adwentyści opowiadamy, ja już przestałem w to wierzyć. Das himmlische Heiligtum, Versöhnungstag. Ta świątynia niebieska, ten dzień pojednania. Kann ich nicht mehr glauben. Już nie mogę dłużej w to wierzyć. Dann habe ich ihm gesagt, hör, das ist ganz einfach. Wtedy powiedziałem, słuchaj, ja ci wytłumaczę, to jest całkiem proste. Der Hebräerbrief sagt, es gibt ein Heiligtum im Himmel. W liście do Hebrajczyków jest napisane, w niebie znajduje się świątynia. So steht's geschrieben. Tak jest napisane. Ist das Heiligtum
aus Stein, aus Gold, aus Holz, ist es elektronisch? Jaki jest rodzaj tej świątyni? Z drewna, z kamienia, ze złota, jest elektroniczne? Ist es symbolisch? Czy to jest materiell? Symboliczne, materialne, duchowe? Ich weiß es nicht. On powiedział, nie wiem. Es gibt ein Heiligtum im Himmel. Ale jest świątynia w niebie. Kann ich das Himmlische verstehen? Czy mogę zrozumieć to, co jest niebieskie? Es gibt ein Heiligtum. Punkt. Wiem, że jest świątynia, kropka. Und Christus ist mein Hohepriester im himmlischen Heiligtum. I Jezus jest moim najwyższym kapłanem właśnie w tej niebieskiej świątyni. Tak jest napisane. All das andere, was wir erzählen, ist unsere Vorstellung. Wszystko inne, co opowiadamy o tej świątyni, o tym wydarzeniu, to tylko są nasze wyobrażenia. Es kann richtig sein, es kann falsch sein. Mogą one być prawidłowe lub nieprawidłowe. Aber es gibt ein Heiligtum. Ale wiemy, że jest świątynia. Und Christus ist mein Fürsprecher. Jezus jest naszym przedstawicielem tam. Und seine Fürsprache ist ein Gericht, wo ich freigesprochen werde. Jego wstawiennictwo jest pewnym czasem osądzenia, kiedy ja zostaję uwolniony. Und das ist geschehen. I to się dzieje, to się stało. Das nächste Fest. Kolejne święto jesienne. War das Laubhüttenfest. Było to święto namiotów, szałasów. Was bedeutete das bei den Juden? Co ono oznaczało dla Żydów? Was bedeutet es heute? Co to oznacza dziś, współcześnie? Heute noch bei den Juden, strenggläubige Juden? Dla ortodoksyjnych, bardzo wierzących Żydów? Da stellen sie eine Baracke oder ein Zelt auf dem Dach auf? Budują na dachu swoich domów jakiś taki barak, jakiś namiot? Und dort leben sie? I mieszkają w nim? Wieso? Dlaczego? Daran denken, dass sie 40 Jahre in der Wüste waren. Aby upamiętnić to, że przez 40 lat wędrowali kiedyś po pustyni. Nicht vergessen, dass Gott sie geführt hat während 40 Jahren. Aby nie zapomnieć, że przez 40 lat Bóg ich prowadził poprzez pustynię. Was bedeutet das für uns? A co, jakie to znaczenie jest dla nas? Es ist das einzige jüdische Fest, das seine Erfüllung noch nicht hat. Jest to jeszcze jedyne żydowskie święto, które nie znalazło swojego realnego wypełnienia. Wir sind noch nicht im gelobten Land. Jeszcze nie jesteśmy w ziemi obiecanej. Wir haben noch die Probleme unserer Erde, unserer Wüste. Jeszcze musimy żyć na naszej pustyni i przechodzić te problemy, które są z tym związane. Aber wenn wir in den Himmel kommen, wenn Christus uns heim nimmt, ale kiedy dotrzemy do nieba, do ziemi obiecania, kiedy Chrystus nas weźmie do siebie, dann werden wir ein großes Fest feiern. Wtedy zorganizujemy wielkie święto. Das Laubhüttenfest. To będzie święto namiotów. Daran denkend, dass wir in dieser auf dieser Erde zu leben hatten. Dla upamiętania tego, że mieliśmy czas, kiedy żyliśmy tutaj na tej ziemi grzesznej. So außer diesen Festen. A więc poza tymi wszystkimi świętami gab es oder gibt es bei den Juden noch zwei andere Feste. Żydzi mają jeszcze dwa dodatkowe święta. Das eine ist in der Bibel. Jedno znajduje się w Biblii. Das andere wurde zum ersten Mal gefeiert in der Zwischenzeit zwischen Altem und Neuen Testament. A drugie było po raz pierwszy obchodzone w okresie między Starym i Nowym Testamentem. Das erste ist das Purimfest. Pierwsze to jest święto Purim. Nach Esther 9:26. Mamy to napisane w Księdze Estery w 9 rozdziale, 26 werset. Als sie befreit wurden, kiedy Żydzi zostali uwolnieni, als die Mede und Perser, Mardochaj und so weiter, Königin Esther, die ganze Geschichte kennt ihr, als beschlossen wurde, alle Juden umzubringen. Znacie historię Mordochaj, królowa Estera, królowie Persy i tak dalej. Żydzi zostali w każdym bądź razie, postanowiono, że mają zginąć. Und die Juden befreit wurden. Ale zostali uwolnieni. Was bedeutet das? Czy to coś znaczy także dla chrześcijan? Das ist ein biblisches Fest. Przecież jest to biblijne święto. Und alle Feste haben rückwirkend und vorwärtsblickend. Jak wiecie, każde święto ma coś, co pozwala nam spojrzeć wstecz, ale także w przód, w przyszłość. Ich habe gesucht. Sprawdzałem, badałem ten temat. Ich weiß nicht, ist das, was ich gefunden habe, korrekt oder nicht. Nie jestem tutaj po to, żeby wam udowodnić, że to jest prawidłowe lub nieprawidłowe, co znalazłem. Denn
Die katholische Kirche gibt das Datum der Taufe Jesus. Ponieważ Kościół katolicki podaje konkretną datę chrztu Jezusa, das mit dem jüdischen Purimfest übereinstimmt. Która zadziwiająco zgadza się z datą święta Purim. Ich wiederhole, es gibt Verschiebungen, weil die Kalender nicht gleich sind. Oczywiście przypominam, że są przesunięcia tych dat, dlatego że te kalendarze nie są ze sobą spójne. An jenem Tage, wo die Juden die Befreiung feierten durch ein Gesetz. W tego dnia, kiedy Żydzi obchodzili święto uwolnienia ich dzięki prawu, wurde durch die Taufe Jesus bestimmt, ihr könnt frei werden. Zostało poprzez chrzest Jezusa zadecydowane, wy możecie też zostać wolni. Ich komme zum letzten Fest, das nicht in der Bibel steht, aber fest gefeiert wird bei den Juden. Teraz opowiem ostatnie święto, którego nie znajdziemy w Biblii, ale jest przez wszystkich Żydów bardzo przestrzegane. Das Hanukkah Fest. Święto Hanukkah, święto świateł. Wer von euch war schon in Israel? Darf ich die Hände sehen? Kto był w Izraelu? Proszę, niech podniesie ręce. Okay. Wer hat siebenarmige Leuchter gesehen? Kto widział siedmioramienne świeczniki? Wer hat neunarmige Leuchter gesehen? Kto widział dziewięcioramienne świeczniki? In Israel gibt es sehr viele neunarmige Leuchter. W Izraelu można wiele dziewięcioramiennych świeczników znaleźć. Was bedeutet das? Co one oznaczają? Zur Zeit der Makkabäer. W czasach Machabeuszy, also zwischen Alt- und Neutestament. W tym okresie pomiędzy Starym i Nowym Testamentem. Als nach der Zeit von Antiochus Epiphanes. Po czasie działania Antiocha Epifanesa. Das ist vielleicht ein Begriff. Znacie to pojęcie. Der Tempel von Jerusalem befreit wurde. Kiedy świątynia jerozolimska została uwolniona. Da brannten vom siebenarmigen Leuchter. Wtedy wzięto z siedmioramiennego świecznika. Da brannte nur noch eine Lampe. Okazuje się, że w tym świetniku tylko jedna jeszcze lampka świeciła. Und sofort wurde Öl vorbereitet, heiliges Öl für den siebenarmigen Leuchter. Więc przystąpiono szybko do przygotowania oleju, specjalnego święconego oleju dla tego siedmioramiennego świecznika. Aber es braucht acht Tage, um das Öl vorzubereiten. Ale żeby przygotować taki święcony olej, potrzeba 8 dni czasu. Und o Wunder, die eine Lampe hat diese acht Tage gebrannt. I ku zdziwieniu wszystkich, ta jedna świeczka, lampa paliła się przez 8 dni. Und deshalb feiern die Juden im Dezember. I dlatego Żydzi dzisiaj świętują w grudniu das Hanukkah Fest. Święto Hanuka mit einem neunarmigen Leuchter. Ze świecznikiem, który ma 9 ramion. Am ersten Tag brennt eine Lampe. Pierwszego dnia zapalają tylko jedną lampkę. Jeden Tag während acht Tage wird eine neue Lampe angezündet. W ciągu następnych 8 dni zawsze zapalają kolejną lampę. Und dann brennen 9. I tak oto zapala się 9. Für die Juden das Fest des Lichtes. Żydzi nazywają to święto także świętem świateł. Christus sagt, ich bin das Licht der Welt. Jezus powiedział, ja jestem światłością świata. Warum sollte die Geburt nicht mit dem jüdischen Fest übereinstimmen, die Geburt Jesu? Jest pytanie, dlaczego narodziny Jezusa nie miałyby pasować do okresów świąt żydowskich? Ende Dezember. Gdzieś, jeśli chodzi o koniec grudnia. Man sagt, Weihnachten ist ein heidnisches Fest. Mówi się powszechnie, że Boże Narodzenie jest pogańskim świętem. Ja, es war das Wintersonnenfest, Winter. Sonnenwende bei den Heiden. Tak, zgadza się, to było święto pogańskie przesilenia słonecznego u pogan. Für wen ist Jesus gekommen als Licht der Welt? Ale dla kogo Jezus przyszedł jako światłość świata? Für die Juden, dla Żydów und für die Heiden. I dla pogan. Warum sollte nicht Jesus an jenem Tag geboren sein? Dlaczego więc Jezus nie miałby się urodzić w jakimś określonym dniu? All die
großen Dinge, die Jesus getan hat, mit den jüdischen Festen übereinstimmt. Skoro wszystkie rzeczy, które Jezus robił w swoim życiu, pasują dokładnie do żydowskich świąt. Sage ich, warum sollten wir nicht in Weihnachten die Geburt Jesu feiern? Pytam, dlaczego nie mielibyśmy w czasie Bożego Narodzenia świętować także narodzenie Jezusa? Ihr dürft mich am Hausgang steinigen. Możecie mnie tam na zewnątrz ukamieniować. Aber zuerst eure Fragen. Ale najpierw chciałbym usłyszeć wasze pytania. Ich habe abgeschlossen. Tyle na teraz. Ich erwarte eure Fragen. Bitte. Proszę bardzo o pytania. Ich danke für diese drei Fragen. Dziękuję za te trzy pytania. Also, die erste Frage war die Arche Noahs. Pierwsza dotyczyła Arki Noego. Ich habe zu Hause die Kopie eines Films. W domu mam kopię pewnego filmu. Eines Amerikaners. Zrobionego przez amerykańskiego twórcę. Der die Lage untersucht hat und behauptet, er habe die Arche Noahs gefunden. Który, badając pewne rzeczy, stwierdził, że on odnalazł szczątki Arki Noego. Die Längenmaße stimmen. Wymiary, jeśli chodzi o długość, się zgadzają. Die Breitenmaßen stimmen fast. Jeżeli chodzi o szerokość, prawie się zgadzają. Weil sie durch die Lava, die Arche durch die Lava flach gedrückt wurde. Ponieważ lawa, która wybuchła z tej góry, spłaszczyła tą Arkę. Es könnte sein, es sei richtig. Mogłoby więc być to prawdą. Für mich ist es nicht so wichtig. Dla mnie jednak nie jest to tak ważne, tak istotne. Das Problem ist, während langer Zeit war es verboten, dorthin zu gehen. Problemem było to, że poprzez wieki nie wolno było w te rejony Góry Ararat się udawać. Offiziell, weil es an der russischen Grenze liegt und weil die Russen nicht wollten, dass man ihn ihr Land sieht. Oficjalnie chodziło o to, że to było na granicy ze Związkiem Radzieckim i nie chciano, żeby ktokolwiek tam z góry spoglądał na ich kraj. Der Hintergrund war anders. Ale rzeczywistość była innego typu. Es ist Gebiet, wo viele Armenier waren. Był to rejon, gdzie żyło dużo Ormian. Und ihr kennt die Geschichte vom Völkermord der Armenier nach dem Ersten Weltkrieg. Na pewno, znacie historię masakry Ormian w czasie I wojny światowej. Heute wohnen die Kurden dort. Dzisiaj na tych terenach mieszkają Kurdowie. Und es ist ein sehr gefährliches Gebiet. I to jest bardzo niebezpieczny obszar. Ja, wisst, die Kriege zwischen Kurden, türkische Kurden und der türkischen Regierung. Słyszycie na pewno o wojnach, jakie prowadzą tureccy Kurdowie z rządem tureckim. Also mehr darüber kann ich nicht sagen. Właściwie nic więcej nie mogę na ten temat powiedzieć. Außer, dass dieser Film sehr glaubwürdig scheint. Poza tym, że ten film wygląda na bardzo wiarygodny. Über die Arche, die Bundeslade. Jeśli chodzi o Arkę Przymierza, es wurde behauptet, die Bundeslade wurde gefunden. Był taki okres, kiedy mówiono, że rzeczywiście odnaleziono tą skrzynię przymierza. Es seien ehemalige Adventisten, die gefunden haben. Mówiono nawet, że są to byli adwentyści, którzy odnaleźli tą skrzynię. Die Bundeslade sollte auf dem Berg Nebo gefunden worden sein. Podobno znajdowała ona się na górze Nebo. Nach E.G. White auf dem Berg Nebo. Dzięki wskazówkom Ellen White właśnie na górze Nebo. Ich war oft in Jordan, war oft auf dem Berg Nebo. Ja często odwiedzałem Jordanię, często byłem na górze Nebo. Ich war bei einem guten Freund in USA. Odwiedziłem także dobrego znajomego w Stanach Zjednoczonych. Er sagte mir, er hätte Ausgrabungen machen sollen in Israel. On mówił, że ma robić wykopaliska w Izraelu. In Hezbon. W Hezbornie. Aber die Regierung habe es verboten. Ale rząd mu zabronił. Es ist beim Berg Nebo. Miało to być robione właśnie w okolicach Góry Nebo. Das ganze Gebiet wurde gesperrt. Cały ten obszar został ogrodzony, zamknięty.
keine Ausgrabung. Nie można tam prowadzić wykopalisk. Ich war dort zu jener Zeit. Byłem to właśnie w tych czasach, kiedy tam to się działo. Habe mit jemandem gesprochen, dessen Sohn dabei war. Rozmawiałem z człowiekiem, którego syn był obecny przy tych wydarzeniach, jakie były wokół Góry Nebo. Alles gesperrt, denn die Jordanien hat genügend Probleme mit Israel, ohne das Bundesladeproblem zu haben. Rzeczywiście w tej chwili jest tam całkowicie wszystko zablokowane z tego względu, że Jordańczycy mają z Izraelem tak dużo problemów, że nie potrzebują do kolejnego problemu, jeśli chodzi o skrzynię przymierza. Aber heute ist wieder alles offen und wird wieder ausgegraben. Ale ostatnio znowu wszystko otworzono i pozwolono na prowadzenie wykopalisk. Es war eine Falschmeldung. Okazała się ta informacja o tym odnalezieniu Arki blagą. Denn was macht ein Archäologe, wenn er irgendwo hinkommt? Więc przypatrzmy, co robi taki archeolog, który gdziekolwiek się uda na jakieś stanowisko. Das allererste. Po pierwsze. Wird alles fotografiert. Wszystko musi sfotografować, udokumentować. Dann wird angefangen zu graben. Później zaczyna kopać. Jeder Fund wird fotografiert. Każde znalezisko zostaje opisane, sfotografowane. Und die sagten, sie haben die Bundesladen gefunden, hat keine einzige Aufnahme. A tutaj mówiono, że oni odnaleźli skrzynię przymierza, ale nie potrafili pokazać żadnych zdjęć, żadnych dokumentów. Also falsch. A więc to jest fałszywa. Die dritte Frage ist betrifft den Geheimarchiven, Geheimarchiven vom Vatikan. Trzecia dotyczy tajnych archiwów Watykanu. Die Geheimarchiven ist eine riesige Bibliothek. Tajne archiwa Watykanu to jest rzeczywiście jakaś gigantyczna biblioteka. Teile sind im Publikum offen. Część w tej chwili zostało już otwartych dla publiczności, dla opinii publicznej. Ich war persönlich mit Bruder Wosche in Rom. Z bratem Worschechem byłem osobiście w Rzymie. Er hatte die Leserkarte für die Geheimarchive. On posiada kartę czytelnika dla tajnych archiwów watykańskich. Ich konnte in das Archiv aller Klöster und habe die Spur von Tschaikowski gefunden. Ja także odwiedzałem wszystkie klasztorne archiwa, nawet te zamknięte, i dlatego trafiłem na ślady listów Czechowskiego. Also ein Teil ist dem Publikum offen. A więc część tych archiwów watykańskich jest w tej chwili udostępniona. Ein Teil ist nur den Spezialisten offen. Druga część jest udostępniona tylko dla specjalistów. Ein Teil ist gesperrt. A trzecia część wciąż jest niedostępna. Mehr kann ich dir nicht sagen. I niestety więcej nie mogę bratu już odpowiedzieć. Tylko tyle wiem. Bist du zufrieden mit den Antworten? Czy to zadowala odpowiedzi? Ist eine andere Frage, sind andere Fragen, bitte. Jeszcze jakieś pytania? Bardzo proszę. Bitte. Ich danke für die Fragen. Dziękuję również za to pytanie. Mein Grundsatz ist. Moją zasadą jest. Wo die Bibel was vorschreibt, müssen wir es tun. Kiedy Biblia nam coś zaleca, czyńmy to. Wo die Bibel was verbietet, dürfen wir es nicht tun. Jeśli Biblia czegoś zabrania, nie powinniśmy tego czynić. Wo die Bibel schweigt, sind wir frei. Tam, gdzie Biblia milczy, jesteśmy wolni. Die Bibel sagt nicht, ob wir Weihnachten feiern dürfen oder nicht. Biblia nie mówi nam, czy powinniśmy obchodzić święta Bożego Narodzenia, czy nie. Also sind wir frei. A więc myślę, że jesteśmy tu wolni w decyzji. Du darfst tun, was du willst. Ty możesz robić, co chcesz w tym względzie. Aber du darfst deinen Freund nicht verurteilen, der was anderes tut. Ale nie możesz osądzać swojego brata, który czyni inaczej. Wie du frei bist, ist auch er frei. Bo tak jak ty jesteś wolny, tak też on jest wolny w tym względzie. Die Bibel schweigt darüber. Biblia milczy na ten temat. Was die verschiedenen Festtage anbetrifft, jeśli chodzi o kwestie różnych świąt i dni, bedauere ich sehr, dass wir als Adventisten diese nicht feiern. Bardzo żałuję, że my jako adwentyści tych świąt nie święcimy. Wenn wir nicht das christliche Datum festhalten, sollten wir das jüdische festhalten. Jeżeli my nie trzymamy tego chrześcijańskiego datowania narodzin Chrystusa, powinniśmy przynajmniej tego żydowskiego datowania się trzymać. Aber da wieder die Freiheit. Ale ponieważ tu znowu jest wolność, du darfst, ty możesz, du musst nicht. Ale nie musisz. Du bist frei, die Bibel schweigt. Jesteś wolny, Biblia na ten temat milczy.
Morgen in acht Tagen ist Ostern. Jutro za 8 dni w niedzielę będą święta Wielkiej Nocy. Ich bin eingeladen bei den Baptisten von Lugano, um die Osterpredigt zu halten. Zostałem zaproszony przez baptystów w Lugano, ażeby wygłosić im kazanie świąteczne. Ich bin frei, das zu tun und nicht zu tun. Jestem wolny, aby to robić, albo nie tego nie robić. Was das Sonntagfeiern anbetrifft, jeśli chodzi o święcenie niedzieli, bist du frei. Jesteś wolny. Ale die Bibel sagt, sechs Tage sollst du arbeiten, Biblia mówi, ist der Sabbat des Herrn. Że przez 6 dni musisz pracować, a 7 jest Sabbat, święto Boga. Der Sabbat ist der biblische Tag. Sobota jest świętem biblijnym. Wenn du Sonntag dazu feiern willst, bist du frei. Jeśli chcesz dodatkowo jeszcze święcić niedzielę, proszę bardzo, jesteś wolny. Wenn du deinen Arbeitsverpflichtungen nachkommst. Jeśli dalej 6 dni pracujesz, jak trzeba. Habe ich deine Frage beantwortet? Czy odpowiedziałem na twoje pytanie? Dankeschön. Dziękuję. Sind andere Fragen? Prosimy bardzo jeszcze o następne. Ja. Okay, dann schließen wir ab. Skoro nie ma pytań, zakończymy. Darf ich dich bitten, ein Schlussgebet zu sprechen?